Dzień dobry, drodzy słuchacze. Witajcie w Głowie Pisarza, czyli w podcaście dla pisarzy i wszystkich zainteresowanych procesami budowania literatury. Dziś przychodzę do Was z tematem wulgaryzmów w literaturze. I przyznam szczerze, że jest to temat, do którego zabierałam się i podchodziłam jak do jeża od dłuższego czasu. I bardzo zależało mi na tym, żeby właśnie w ramach Głowy Pisarza poruszyć ten temat, ale ciągle nie czułam się do tego gotowa, ciągle też inne tematy, niektóre napływające od Was na moje skrzynki facebookowe i mailowe, wydawały mi się w danym momencie ciekawsze, bardziej odpowiednie do realizacji i siłą tego motoru napędowego, jakim jest życie samo w sobie, ten temat wulgaryzmu w literaturze ciągle się ode mnie oddalał, ciągle ja sama odkładałam go gdzieś na wyższą, bardziej odległą od siebie półkę i dziś przychodzi właśnie ten moment, w którym chcę zmierzyć się z tym tematem. I co mnie do tego skłoniło, że właśnie teraz chcę zmierzyć się z tym tematem? Otóż stosunkowo niedawno miałam współpracę z pisarzem jako redaktor, redagowałam jego powieść. I w tej powieści, która była ujęta w konwencji obyczajowej, była bardzo zgrabną, użyję takiego słowa, zwykłą powieścią. Ona nie była abstrakcyjna, nie była w żaden sposób malownicza, sensacyjna. Była to zdrowa, zwykła, normalna, że tak to ujmę, powieść obyczajowa, ale na pewnym jej etapie zaroiło się tam od wulgaryzmów. Zupełnie niepotrzebnie moim zdaniem, bo wulgaryzmy te odebrały wiarygodności bohaterom literackim, których skonstruował ten właśnie autor. I w ramach swoich obowiązków redaktora, w ramach swojej redaktorskiej analizy tego tekstu powieści, starałam się przekonać merytorycznymi argumentami tego autora do tego, żeby zrezygnował on z co najmniej części zastosowanych przez siebie w tym tekście literackim wulgaryzmów. Odbyliśmy tak naprawdę mnóstwo dyskusji na ten temat i z przyjemnością wyznam Wam, że ten autor wysłuchał moich argumentów, a w krańcowym rezultacie, już takim finalnym naszej współpracy, posłuchał tych argumentów, czyli rzeczywiście uszczuplił zasób wulgaryzmów w swojej powieści. Ten pisarz wyszedł mi naprzeciw. Spodobało mu się to, co na temat wulgaryzmów w literaturze mam do powiedzenia, do wytłumaczenia, do zwrócenia uwagi i przystał na to. Ale obiecałam mu, że poruszę ten temat właśnie wulgaryzmu w literaturze tutaj, w Głowie Pisarza, że zbuduję cały podcast, cały odcinek poświęcony właśnie temu tematowi, żeby wypowiedzieć się możliwie obszernie do samego końca, jak to z tymi wulgaryzmami w języku literackim rzeczywiście jest, jaki widzę w tej dziedzinie językowej problem wśród młodych, dzisiejszych twórców prozy, powieści i opowiadań. Ale chcę Was uprzedzić, że jeżeli oczekujecie po Głowie Pisarza, po tym odcinku, tego, że będę podawała konkretne wulgaryzmy obecne w powieściach, w opowiadaniach, to niestety zawiedziecie się, a z mojego punktu widzenia stety. Uprzedzam lojalnie, że nie będę, mówiąc kolokwialnie, w tym podcaście rzucała mięsem i opowiem o wulgaryzmach w sposób merytoryczny. I żeby to zrobić, żeby opisać wulgaryzmy w literaturze, nie potrzebuję tu konkretnych cytatów, które właśnie rzucałyby mięsem. To jest pierwsza ważna informacja, a druga jest taka, że oprócz tego, że w tym odcinku przytoczę 10 nieznośnych cech wulgaryzmu w literaturze, czyli 10 takich problemów, które ja uznaję za pewien problem. Takich 10 punktów przytoczę,
które moim zdaniem są powodami do tego, żeby podejść do wulgaryzmu w sposób dalece krytyczny. Ale oprócz tych 10 punktów powiem też coś dobrego o wulgaryzmach. To znaczy, chcę podejść do tematu w sposób naprawdę sprawiedliwy, merytoryczny. Uważam, że jeżeli chcemy o czymś mówić merytorycznie, to miano sprawiedliwości powinno być do tego wpisane, więc to nie będzie odcinek jednostronny, wyłącznie na nie, chociaż od razu Was uprzedzam, że będę wulgaryzmy w literaturze krytykowała, będę krytykowała je mocno, ale wskażę konkretne argumenty. Zapraszam do słuchania. Żebyśmy mogli wejść w głębsze rozważania o wulgaryzmach w literaturze, to zacznijmy od definicji. Dowiedzmy się najpierw, czym jest wulgaryzm, co rozumiemy pod tym pojęciem. Wulgaryzm to jest słowo, które pochodzi z języka łacińskiego, wywodzi się od słowa vulgus, czyli lud, pospólstwo, od słowa vulgaris, czyli pospolity, ludowy. I pod pojęciem wulgaryzmu rozumiemy obraźliwe, albo obelżywe, albo lekceważące przekleństwa. Rozumiemy też wyrażenia o wydźwięku świadomie, intencjonalnie dehumanizującym. I ta dehumanizacja przy używaniu w komunikacji wulgaryzmów zachodzi poprzez rozpuszczanie, rozcieńczanie norm obyczajowych, społecznych. Jeżeli mówimy o wulgaryzmach, to możemy też mówić o nieprzyzwoitych albo humorystycznych wydźwiękach różnych słów, różnych zdań, wyrażeń. Wulgaryzmy mogą też spełniać funkcję estetyczną, a nawet artystyczną. I tak się dzieje wtedy, kiedy wulgaryzmy pokazują na przykład w sposób abstrakcyjny jakiś rodzaj dowcipu, albo mają za zadanie poprzez korzystanie z aspektów brzydoty doprowadzić odbiorcę tego komunikatu, na przykład widza czy czytelnika, do jakiegoś wstrząsu emocjonalnego i w następstwie do oczyszczenia, czyli do tego, co kryje się z kolei za pojęciem katarzis. I wtedy tak użyte, tak rozumiane wulgaryzmy stają się składnikiem turpizmu, z łacińskiego słowa turpis, czyli brzydki. Czyli wulgaryzmy możemy tak naprawdę postrzegać też w aspektach estetycznych, bo turpizm, chociaż jego nośnikiem jest brzydota, będzie też wchodził w zakres rozważań właśnie z dziedziny estetyki. I tutaj we wstępie do tego odcinka posłużę się pewnym przykładem ze świata filmu i ze świata popkultury, ale jest to bardzo dobry film, Pulp Fiction Quentina Tarantino, dzisiaj już określany, uznawany za film kultowy. To jest film, w którym w języku postaci, bohaterów występujących w tej fabule jest doprawdy niemało wulgaryzmów, ale te wulgaryzmy w tym filmie mają specyficzny wydźwięk. One są częściowo abstrakcyjne, częściowo rubaszne, wchodzące w skład właśnie specyficznego dowcipu, humoru i sytuacyjnego, i estetycznego. I myślę, że warto taki przykład na dzień dobry w tym odcinku, w tym słuchowisku przywołać, żebyście mieli właśnie poczucie, że będziemy tutaj rozmawiać dzisiaj o definicjach, o wydźwiękach wulgaryzmów i będziemy to robić naprawdę na różne sposoby. Nie będę się dziś zajmowała wyłącznie krytyką wulgaryzmów w literaturze, no bo oczywiście pomimo przykładu filmowego literatura jest tą dziedziną, która nas tutaj zajmuje.
Przed chwilą króciutko wspomniałam o przykładzie filmowym, o Pulp Fiction, Tarantino. Świetny film, polecam Wam go i jako wybitne dzieło popkulturowe, i jako po prostu film kultowy, który moim zdaniem również możemy kwalifikować do zasobu dzieł sztuki. Oczywiście ta kwalifikacja jest specyficzna, bo mamy do czynienia ze specyficznym, powiedziałabym, że autorskim dziełem, ale to tyle o Tarantino. A teraz już przechodzimy na tory literackie i żeby wspomnieć, nie wiem jak to ująć, żeby wspomnieć coś dobrego o wulgaryzmach, czy żeby pokazać zalety wulgaryzmów, to jest niezręczne sformułowanie, bo nie to jest moją intencją i nie jestem pewna jak to ująć, ale mam dla Was fascynujący cytat, który zaraz przeczytam. Jest to cytat z felietonu pod tytułem Słowa cienkie i grube. I jest to felieton wybitnego Tadeusza Boja-Żeleńskiego. I teraz przeczytam Wam po prostu ten cytat i zaraz powiem, do czego on jest mnie, nam tutaj dzisiaj potrzebny. Uwaga, czytam. Żył w XVI wieku pisarz nazwiskiem Rabelais, pisarz, którego sam wzniosły i katolicki Chateaubriand nie waha się z czcią nazywać ojcem literatury francuskiej. Otóż dzieło Rabelais'ego, cud mądrości i geniuszu, jest po prostu tak zapaskudzone grubymi i sprośnymi słowami, w takim nadmiarze i w tak monstrualnych kombinacjach, że człowiek delikatny, nie mówiąc już o kobiecie, nie może pism tego autora wziąć do ręki. Zaczęto tedy mówić tak: mamy genialnego pisarza, mamy arcydzieło rozumu i dowcipu, ale zanieczyszczone. Cóż prostszego, jak oczyścić je z tych szpetnych narośli, zostawić to, co mądre, wyciąć to, co plugawe, i dać narodowi francuskiemu, francuskiej młodzieży, czystego Rabelais'ego. I o dziwo, kiedy spróbowano dokonać tej operacji, okazało się, że w tym oczyszczonym wydaniu Rabelais przestał być mądry, przestał być zabawny, nie zostało z tego nic. Grube słowa, jak się okazało, nie były naroślą, ale były jakimś chemicznym połączeniem, mistycznym naczyniem myśli. Można Rabelais'ego nie czytać, ale nie da się go oczyszczać. I po co przywołałam ten cytat? Przywołałam go po to, żeby Wam pokazać swoje stanowisko w sprawie wulgaryzmu w literaturze, bo tak naprawdę Boj-Żeleński mówi w tym felietonie pewną kapitalną rzecz. Jeżeli pisarz zbuduje kontrowersyjnym, w pewnym sensie nawet plugawym, obelżywym językiem jakąś jakość, która jest środkiem, to jest właśnie to, o czym napisał Boj-Żeleński w takiej formie, że nazwał to chemicznym połączeniem, mistycznym naczyniem myśli. To jest kapitalne. Jeżeli wulgaryzmy i w tym sensie kontrowersyjność języka literackiego służy nam właśnie jako środek do jakiegoś wyżej położonego celu, to jest w porządku, bo wtedy świadomie, intencjonalnie budujemy jakość literacką. I potem, jeżeli chcemy analizować gotowe dzieło, przeżywać je, ale też analizować w taki chłodny, rozumowy sposób, to jeżeli chcielibyśmy wyczyścić, czyli posłużę się takim określeniem, wysterylizować ten język literacki z tych wszystkich kontrowersyjnych, niewygodnych, brzydkich, plugawych i wulgarnych pojęć, to zgubi się właśnie ta mądrość i zgubi się ten cały efekt, wydźwięk estetyczny, który zbudował pisarz. I to jest bardzo ważne, żeby o tym głośno powiedzieć. Ja też i jako pisarz, i jako redaktor nie jestem, nie opowiadam się w żaden sposób za tym, żeby w sposób bezrefleksyjny czyścić tekst, żeby pozbawiać go pewnych intencjonalnych walorów, które zastosował pisarz, które
nierzadko mają prawo być walorami niewygodnymi, nieoczywistymi, ale czasem to rzeczywiście buduje jakość dzieła literackiego. I w tym sensie język literacki ma prawo być odważny, nawet bezwstydny. I nie należy się tej bezwstydności drzemiącej w naszych umysłach twórczych, kiedy jesteśmy pisarzami, właśnie wstydzić, powściągać się na siłę. Zupełnie nie to jest moim postulatem. Dlatego przywołałam ten cytat wybitnego Boja Żeleńskiego. Zresztą, nawiasem mówiąc, polecam Wam bardzo jego felietony, bo to jest klasa felietonu, której nie znacie z dzisiejszych gazet, czasopism, ani internetów, że tak kolokwialnie to ujmę. Polecam bardzo Wam felietony tego wybitnego człowieka, wybitnego też tłumacza literatury francuskiej. Nic więcej dziwnego, że w tym właśnie przytoczonym felietonie Boj Żeleński odwołał się do Rablego, ale niniejszym wróćmy do meritum. Czyli to nie jest tak, że ja postuluję wykreślenie wulgaryzmów w ogóle z języka polskiego i również z obszaru języka literackiego. Nie jest to moim postulatem. Jestem w pełni świadoma tego, że po pierwsze wulgaryzmy są notowane przez słowniki, leksykony wiedzy językowej, są normalną częścią języka. To znaczy są w języku obecne, i absolutnie w ogóle nie opowiadam się za tym, że chciałabym wykreślić, jak to nazywa Boj Żeleński, słowa grube ze słowników języka polskiego, że opowiadam się za tym, żeby zanegować w ogóle istnienie wulgaryzmów. Tak nie jest. Czasem wulgarny, czy powiedziałabym niechciany, niewygodny, kontrowersyjny język wchodzi w skład jakości literackiej i nie zawsze należy dążyć do tego, żeby literaturę oddzielić właśnie od pewnych, tak to nazwę, choć może to zabrzmieć jak oksymoron, od pewnych walorów wulgaryzmów, czy tych walorów, tych dziwnych jakości, które wulgaryzmy ze sobą niosą. I tym sposobem, że tak powiem, zalety wulgaryzmów już za nami. I teraz proszę przyjrzyjmy się wspólnie tym bardziej skomplikowanym aspektom, które towarzyszą interpretowaniu wulgaryzmów. Spróbujmy przyjrzeć się wulgaryzmom od innej strony, właśnie tej krytycznej, ale przede wszystkim od tej strony, która wskaże na konkretne problemy, które wiążą się z używaniem wulgaryzmów w treściach literackich. I tu mam na myśli prozę, czyli powieści i opowiadania. Gdzie leży problem w używaniu wulgaryzmu w literaturze? Najpierw w tym pierwszym punkcie, spośród tych 10 punktów na tej liście, które sobie wynotowałam. Punkt pierwszy, to jest sprawa moim zdaniem absolutnie fundamentalna. I to jest taka rzecz, o której albo pisarze nie wiedzą, albo nie chcą wiedzieć. Jeżeli nie wiedzą, to to jest w porządku, bo każdy z nas, każdy człowiek doświadcza jakichś deficytów wiedzy, dowiaduje się potem czegoś o świecie, czyli deficyty, braki wiedzy możemy uzupełniać i to nie jest żaden wstyd czy powód do smutku. Więc jeżeli pisarze nie wiedzą, a szczególnie wtedy, kiedy są młodymi pisarzami, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę literacką, to to jest w porządku. Dużo gorzej, dużo słabiej jest wtedy, jeżeli pisarze o tym wiedzą, a usilnie, świadomie starają się ten problem ignorować. Otóż podstawowa sprawa. Nadmiar wulgaryzmów użytych w tekście literackim osłabia przekaz emocjonalny tego tekstu literackiego. Bo kiedy pisarz sięga po wulgaryzmy, kiedy chce umieścić je w swoim tekście literackim,
to najczęściej, statystycznie rzecz biorąc, najczęściej pisarz korzysta z wulgaryzmów po to, żeby wzmocnić w odbiorze czytelnika emocje bohatera literackiego. Czyli w sytuacjach, kiedy w naszym bohaterze literackim napęczniał gniew, albo nawet nie gniew, tylko swego rodzaju frustracja. Jeżeli coś pęcznieje, oczywiście w rozumieniu emocji, w bohaterze literackim, to z czasem doprowadza do wybuchu. Następuje pęknięcie tej całej kopuły, tej bańki z emocjami. Czy mówiąc nieco turpistycznie, moglibyśmy powiedzieć, że pęka pewien wrzód, który narósł w sensie emocjonalnym w bohaterze literackim i wtedy z tego bohatera literackiego wysypuje się konkretny język, który będzie językiem ostrym, niebezpiecznym, niewygodnym, brzydkim itd. I to wszystko może nas jako pisarzy prowadzić do użycia wulgaryzmów. I teraz wytłumaczę właśnie tę rzecz, o której pisarze nie wiedzą, dlaczego nadmiar wulgaryzmów w tekście literackim osłabia przekaz emocjonalny całego tego utworu. Wynika to z wiedzy wcale nie literackiej, pisarskiej, redaktorskiej czy teoretyczno-literackiej. Wynika to z wiedzy biologicznej. Otóż w układzie nerwowym człowieka dzieje się tak, że jeżeli stoi przed Wami człowiek i będziecie teraz swoją pięścią uderzali tego człowieka na przykład w ramię i będziecie uderzali tego człowieka nie w taki sposób, żeby go powalić, żeby sprawić mu wielki ból i żeby go obezwładnić, tylko będziecie uderzali pięścią w jego ramię w taki sposób, żeby utrzymać się tuż pod progiem bolesności tego człowieka, czy tuż na progu bolesności tego człowieka, w każdym razie w tych granicach. Jeżeli zastosujecie taki jednostajnie powtarzający się cios, czyli z tą samą siłą, niezbyt wielką, w to samo miejsce, w ramię tego człowieka, będziecie powtarzać to niezbyt mocne uderzenie odpowiednią liczbę razy, to na ciele tego człowieka, w miejscu uderzenia, powstanie oczywiście siniak. Czyli ciało zareaguje na ten ból, na ten bodziec bólowy. Ale jeżeli ten bodziec bólowy będzie odpowiednio jednostajnie powtarzany, utrzymywany na tym samym progu odczuwania, to po pewnej chwili u tego człowieka, który otrzymuje ten cios, zostanie przez układ nerwowy zniesiona reakcja bólowa. Co to oznacza? To oznacza dokładnie właśnie to, co powiedziałam przed chwilą. To oznacza to, że siniak i tak powstanie. Czyli ciało odczuje, że tak powiem, moc, siłę tego ciosu. Ale w trakcie zadawania tego ciosu, ten człowiek, który te ciosy otrzymuje, przestanie poczytywać je jako bodziec bólowy, czyli przestanie je poczytywać jako coś silnego, jako coś, co zakłóca jego komfort. I na tym to polega. Tak samo dzieje się w świecie intelektu, emocji i języka, czyli komunikacji międzyludzkiej. Jeżeli my jako pisarze władujemy do tekstu literackiego nadmiar wulgaryzmów, to z czasem, w miarę czytania tej książki, tego tekstu przez czytelnika, spowodujemy w czytelniku znieczulenie. Ten czytelnik nasz przestanie reagować żywo, w sposób taki przeżywający, w sposób angażujący się w tę powieść czy opowiadanie. On przestanie to odczuwać. Dlaczego? Bo tak działa ludzki układ nerwowy. Na tym to polega. Wulgaryzmy służą do tego, żeby coś zaakcentować. I jeżeli chcemy rozpatrywać teraz dzieło sztuki, czy utwór literacki, czyli też dzieło sztuki, jeżeli wpakujemy tam bardzo dużo akcentów,
to umysł czytelnika przestanie odróżniać to, co jest akcentem, a to, co jest na przykład tłem emocjonalnym czy fabularnym. Przestanie to odróżniać, bo jeżeli wpakujemy dużo razy z rzędu silne, mocne akcenty, to one w odbiorze przestają być mocne. I to jest podstawowy, fundamentalny problem w stosowaniu wulgaryzmu we współczesnej, dzisiejszej literaturze. Pisarze nie chcą wiedzieć, nie rozumieją tego, nie wiem jakie są przyczyny, ale obserwuję to w swojej pracy redaktora i obserwuję to też jako czytelnik, po prostu jako czytelnik. Dzieje się tak, że pisarze pakują do swoich powieści dużo akcentów i to nawet nie dotyczy wyłącznie wulgaryzmów. To dotyczy też takiego poczucia, że lubimy żywą akcję, lubimy dynamiczną powłokę i fabułę powieści, więc cały czas staramy się budować utwór literacki w sposób bardzo zdynamizowany. I co to powoduje? Efekt odwrotny do zamierzonego, czyli zaczynamy usypiać czytelnika poprzez stosowanie nadmiernej dynamiki, poprzez stosowanie nadmiernej intensyfikacji pewnych bodźców. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że układ nerwowy człowieka znosi reakcję bólową czy intensywną reakcję na powtarzający się bodziec utrzymany na tym samym progu odczuwania. I czy to będzie wulgaryzm, czy będzie to po prostu dążenie pisarza do tego, żeby fabuła była przez cały czas maksymalnie dynamiczna, aktywna, to się nie sprawdzi, to spowoduje znieczulenie czytelnika. I dlatego trzeba sobie przypomnieć o tym, czym jest opis w literaturze. I to nie ten dynamiczny, tylko właśnie ten statyczny. Właśnie ten opis, który jest bojkotowany przez wielu dzisiejszych tak zwanych trenerów pisania kreatywnego, prowadzących różne warsztaty literackie. Oni deprecjonują statyczny opis. Dlaczego to robią? Dlatego, że nie rozumieją, jak działa układ nerwowy człowieka, bo gdyby rozumieli, to nigdy nie proponowaliby pisarzom rezygnacji ze statycznego opisu, bo ten opis co powoduje? Powoduje to, że czytelnik może wziąć oddech, odpocząć na moment, na sekundę, zebrać swoje własne myśli i za chwilę wtedy znowu możemy przyspieszyć akcją naszej fabuły. Znowu możemy zadać mocny bodziec. Na tym to polega. Szczególnie na tym to polega w dziedzinie powieści, bo to jest obszerna, wielowątkowa struktura prozatorska. Więc żeby utrzymać uwagę czytelnika i żeby czytelnik chciał przeżywać naszą historię wyrażoną w powieści, to my musimy różnicować bodźce. I jeżeli będziemy się upierali, że to ma być mocna powieść, więc będziemy wulgaryzmami i innymi silnymi bodźcami ciągle jednostajnie tak naprawdę w tego czytelnika uderzać, to go znudzimy. On przestanie czuć siłę naszych bodźców, które mu zadajemy. To właśnie po to wtedy robimy w powieści opis statyczny, żeby czytelnik odetchnął, bo wtedy czytelnik będzie znowu mógł od nowa czuć mocne bodźce, które my naszą fabułą mu dostarczymy. Kolejny problem, czyli drugi na naszej dzisiejszej liście, brzmi tak: wulgaryzmy zasłaniają treść właściwą dzieła. Jeśli coś takiego w powieści czy opowiadaniu zachodzi, to dzieje się bardzo niedobrze, na niekorzyść pisarza. Pisarz szkodzi sam sobie. I bardzo często zdarza się tak, że jako redaktor otrzymuję do czytania manuskrypt, w którym widzę z poziomu tekstu coś takiego, że pisarzowi zabrakło albo czasu, albo chęci, albo pomysłu, nie wiem czego. Bo tego oczywiście z poziomu czytania tekstu dokładnie wyczytać nie mogę, ale co mogę wyczytać? Zabrakło pisarzowi czegoś,
jakiejś albo przestrzeni w swoim umyśle, albo czasu, organizacji, w planie powieści i tak dalej. Nie wiem, zabrakło w każdym razie czegoś, co popchnęłoby tego pisarza do tego, żeby on naprawdę zgłębił swojego bohatera literackiego. I takie sytuacje w manuskryptach, szczególnie w powieściach, które otrzymuję do oceny, takie sytuacje napotykam tam często. To znaczy, są jakieś braki w poznaniu, w konstrukcji bohatera literackiego i poprzez to pisarz zasłania te braki właśnie wulgaryzmami, czyli jakimiś ostrymi, agresywnymi, czy zwyczajnie brzydkimi, czy obelżywymi sformułowaniami, wyrażeniami, zdaniami i tak dalej, wypowiadanymi przez tę postać literacką. I to ma zasłonić w intencji pisarza jakiś brak w psychologii, w portrecie tej postaci. I w rezultacie tak używane w tekście literackim wulgaryzmy zasłaniają treść właściwą dzieła, czyli całego utworu literackiego. Czyli pisarz próbuje coś zamaskować, ale zabrakło mu świetnego pomysłu nawet na to, żeby psychologicznie dla swojego bohatera literackiego uzasadnić te używane wulgaryzmy. Bo zawsze w sytuacji, kiedy wulgaryzm ma uzasadnienie, to możemy rozpatrywać jego obecność w tekście literackim jako słuszną. Są do takiego rozpatrywania pobudki. Zresztą to nie dotyczy tylko wulgaryzmów. Zawsze, kiedy pisarz ma uzasadnienie, głębokie, przemyślane, wystudiowane uzasadnienie danego posunięcia w swoim tekście literackim, to jest sukces pisarza i to absolutnie też usprawnia współpracę z redaktorem. I to się widzi i odczuwa z poziomu czytania tekstu literackiego, z poziomu czytania manuskryptu, kiedy jest się redaktorem. I jeżeli robimy tak, żeby wulgaryzmami coś zasłonić i takim zasłonięciem chcemy jako pisarze przekierować, przeciążyć emocje naszego czytelnika w jakiś taki punkt, gdzie nam pisarzom jest wygodniej, bo czegoś już nie musimy dotłumaczać, dowyjaśniać, pokazywać jakieś wojny myśli naszego bohatera literackiego. Jeżeli w ten sposób maskujemy dziury, czy to fabularne, czy dziury w planie naszej powieści, czy jakiekolwiek deficyty w ten sposób chcemy w pozorny sposób uzupełniać, to jest ze szkodą dla naszego tekstu literackiego. I każdy poważny redaktor, który siądzie do takiego manuskryptu, natychmiast to wyłapie, bo to są takie zdania, właśnie te, które używają tych wulgaryzmów, to są zdania wydmuszki. Natychmiast czuje się w tych zdaniach powietrze, a nie mięso. A przecież właśnie mówiąc metaforycznie, za każdym razem, kiedy używamy wulgaryzmu, to obojętne, czy robimy to z takich pobudek, że chcemy zrobić coś humorystycznego, coś zabawnego w dziele sztuki, czy chcemy zrobić coś wstrząsającego, coś dramatycznego. To za każdym razem chcemy właśnie odwoływać się do swego rodzaju mięsa, do tego wrażenia emocjonalnego. Nie chcemy, stosując wulgaryzmy, odwoływać się do powietrza, do jakichś wydmuszkowych stanów emocjonalnych naszych bohaterów literackich. Nie chcemy też za pomocą wulgaryzmów uwypuklać przezroczystości czy deficytów naszej fabuły. No bo to jest przecież oksymoron, bo wulgaryzm akcentuje, uwypukla, a jeżeli tak, no to nie może uwypuklać powietrza, jakichś właśnie dziur fabularnych, czy w emocjach, czy w portretach psychologicznych naszych bohaterów. Więc to jest bardzo ważne, żeby nawet niechcący nie stosować wulgaryzmów po to, żeby zasłaniać treść właściwą swojego dzieła literackiego, bo nie o to w tym chodzi. Wulgaryzmy, jeśli już muszą w naszym tekście literackim się zjawić, to jest im przypisana zupełnie inna rola i zupełnie inna funkcja.
Trzeci punkt na naszej dzisiejszej liście. Wulgaryzmy w literaturze przyzwyczajają ludzi, czyli odbiorców literatury, do niedbałości językowej. I przyznam, że to jest jeden z takich punktów na tej liście, który osobiście mnie boli, nieomal fizycznie. Dlatego, że zdaję sobie sprawę z tego, w jakim świecie żyjemy, jaki świat, jakie realia obyczajowe, jakie czasy łącznie z internetem nas otaczają. I naprawdę żyjemy w czasach dużej intensyfikacji różnych bodźców. I w naszych czasach, teraz w XXI wieku, nie ma już budek, pod którymi alkoholicy piją piwo i wódkę i tam bluźnią. Nie ma tych budek z piwem. To są zaszłe czasy komunistyczne, PRL-owskie, których co najmniej część z Was, moich słuchaczy, zupełnie nie pamięta i chociaż na pewno słyszeliście, na pewno lub z dużym prawdopodobieństwem słyszeliście ten związek frazeologiczny pijak spod budki z piwem. Ten związek frazeologiczny spod budki z piwem na pewno słyszeliście, ale jestem przekonana, że jeżeli urodziliście się, nie wiem, w latach 90. albo w roku 2000, no to przecież nie macie pojęcia o tym, jak takie budki z piwem wyglądały. Ja sama pamiętam je jak przez mgłę, bo urodziłam się w 81., więc jeszcze coś takiego jak przez mgłę pamiętam. W każdym razie ten wulgarny język był przypisany wcześniejszym pokoleniom, nie dzisiejszym, tylko tym troszeczkę wcześniejszym, takim jak moje pokolenie i oczywiście starsze pokolenia ode mnie. To ten język właśnie spod budki piwem, taki wulgarny, brzydki język, był przypisany do tych środowisk. Do takich środowisk, no jakby to odpowiednio, trafnie, precyzyjnie ująć. Do takich środowisk, do których dzisiaj byśmy przypisali może taką definicję, użyję brzydkiego słowa, wulgarnego, taką definicję menela. Prawda? Mamy w różnych miastach polskich, na pewno widzieliśmy, mieliśmy do czynienia z menelami. I to słowo brzmi brzydziej niż de facto może oznaczać, bo niekoniecznie mówię tutaj o jakichś brutalnych, bardzo negatywnych typach spod ciemnej gwiazdy, tylko mówię o zagubionych, brzydkich ludziach tułających się po świecie, biednych, zapijaczonych i tak dalej. To język wulgarny był zawsze w rozumieniu mojego pokolenia, wcześniejszych pokoleń, przypisany właśnie do tych struktur społecznych. I teraz, jeżeli w XXI wieku chcemy z wulgaryzmu, o ile nie mamy na to wybitnego pomysłu językowego i koncepcyjnego na cały nasz utwór literacki. O ile nie mamy takiego pomysłu, to jeżeli przesycamy po prostu naszą powieść wulgaryzmami, to kierujemy ją w takie właśnie już dosyć anachroniczne czasy. Anachroniczne czasy wulgarnego posługiwania się językiem, w czasy takiego posługiwania się językiem, które staje się niechlujne i przyzwyczajamy do ludzi, którzy sięgają po współczesną dzisiejszą literaturę właśnie do niedbałości językowej. Pokazujemy, że niedbałość, niechlujność, brzydota językowa, wulgarność języka nie jest już sprawą właśnie owych panów spod budki z piwem, tylko jest sprawą zupełnie powszechną, sprawą, która spowszedniała. Dzisiaj wulgarnym językiem posługuje się 15-latka, posługuje się 20-latka i oczywiście 20-latek.
i 30-letni pan adwokat, który prowadzi własną kancelarię adwokacką. Jeżeli posłuchamy tego pana na jakiejś imprezie w pubie, to on również posługuje się tym językiem i zasadniczo różnym ludziom dookoła wydaje się to naturalne i w tym sensie zabawne. No właśnie, to nie jest naturalne i to jest mój postulat. Wydaje mi się, że my pisarze, twórcy literatury powinniśmy na to zwrócić uwagę, oddzielać te światy, światy takie, które w naszych powieściach czy opowiadaniach reprezentują no, jakieś niewygodne rejestry życia, jakieś niuanse, które rzeczywiście przemycają sobą również ten wulgarny język, to jako dodatkowy komponent naszych powieści, jako jakiś akcent ma prawo się pojawiać, ale jeżeli całą powieść, bez mała całą powieść przesycamy właśnie takim językiem, no to kim jesteśmy? Jaka jest nasza powinność pisarza? I jaki pisarz wtedy ma interes w tym, żeby tak bardzo przyzwyczajać ludzi, społeczeństwo do nie tylko niedbałości, ale wstrętnej niechlujności językowej? Jaka jakość intelektualna i emocjonalna miałaby się za tym kryć? Moim zdaniem żadna. To jest niezrozumienie, że tak powiem, powinności w ogóle samego wulgaryzmu, definicji tego słowa. Tego nie rozumiemy, bo rezygnujemy z akcentu w postaci wulgaryzmu, a wprowadzamy wulgaryzm, wulgarne wyrażenia do języka powieści jako swego rodzaju wyraz, powiem kolokwialnie, mainstreamu. No więc jeżeli my, pisarze współcześni, dzisiejsi, chcemy widzieć w obszarze właśnie tak zwanego mainstreamu wulgaryzmy jako nośniki naszych emocji, to powiem Wam tak też kolokwialnie, że wszystkie skrzydełka i kończyny mi opadają i robi mi się słabo, bo nie widzę w tym żadnego sensu. Tak jak wspominałam, napomykałam wcześniej, wulgaryzm w literaturze musi mieć moc, musi mieć naprawdę uzasadnienie albo mocne intelektualne, albo estetyczne i pełnić przy tym rolę akcentu. A akcent jest akcentem wtedy, kiedy występuje w utworze literackim od czasu do czasu, kiedy jest dozowany. Bo jeżeli wulgaryzmami przesycimy całą naszą powieść, no to właśnie jedyne co osiągamy, to przyzwyczajamy ludzi do tego, że wulgarne wypowiadanie się o sobie, o drugim człowieku, o świecie jest normą. I to będzie nasza norma społeczna, jeżeli nie będziemy patrzeć na te zjawiska językowe, wulgarne zjawiska językowe, świadomie i przytomnie. Jeżeli przestaniemy za pomocą wulgaryzmów jedynie dobudowywać jakieś właśnie zaakcentowane jaskrawe komponenty do naszych powieści, a zaczniemy świat naszych powieści, bohaterów literackich budować na potęgę właśnie w sposób wulgarny, w rozumieniu językowym, no to uzyskamy jedynie olbrzymią niechlujność językową, nie tylko w świecie naszej powieści, ale wśród ludzi, wśród czytelników dookoła nas. To ich będziemy przekonywać do tego, że brak wysiłku semantycznego, że prymitywne wulgaryzmy to jest to, co buduje naszą codzienną kulturę i naszą wzajemną komunikację. Kolejny punkt, czwarty już na naszej liście. Wulgaryzmy w literaturze erotycznej naprawdę potrafią ośmieszyć i samą erotykę, i powiedziałabym, że przede wszystkim samego pisarza. Owszem, ja też słyszałam o gatunkach obscura erotik, czy jakoś tak zowiących się. Słyszałam o tych gatunkach, miałam też niestety okazję je czytać i powiem Wam jedno ze swojej perspektywy, ze swojego odbioru. Oczywiście jest tak, że niektórzy ludzie mówią, że wulgaryzmy to są takie słowa i wyrażenia, które świetnie funkcjonują w dwóch kontekstach sytuacyjnych.
albo właśnie w formie dowcipu, humoru abstrakcyjnego i tak dalej, albo właśnie w sytuacjach erotycznych, łóżkowych. I rzeczywiście mnie się wydaje, że coś w tym twierdzeniu jest, tylko problem polega na tym, że kiedy sięgamy do erotyki i opisujemy ją wyłącznie w sposób wulgarny, to bardzo często zdarza się tak, że pisarz przyjmuje do tej konwencji erotycznej swojego utworu literackiego naprawdę zbitkę bardzo śmiesznych, zabawnych w odbiorze czytelnika metafor, słów opisujących narządy płciowe i tak dalej. Jest to bardzo zabawne, a literatura erotyczna powinna wywoływać efekt czytelniczy w postaci fascynacji, podekscytowania lub nawet podniecenia, więc śmieszność, taki komiczny efekt, który poprzez nieudolność językową powodujemy w tego rodzaju tekstach literackich, no to nie jest czymś, o co walczy pisarz, do czego pisarz dąży. Więc jeżeli chodzi o wulgaryzm w literaturze erotycznej, to polecałabym szczególną ostrożność. A przede wszystkim to, żeby pisarz nie starał się zasłaniać braków w swojej wyobraźni, w swojej swobodzie językowej, właśnie tym, żeby w sposób prosty, ale wulgarny te braki zasłaniać, uzupełniać. To nie jest dobre. I właśnie to jest to, co powiedziałam przed chwilą, to powoduje efekt komiczny w literaturze erotycznej. Zresztą na temat pisania erotyki, na temat opisywania erotyki w literaturze do tej pory napisałam dwa artykuły, które znajdziecie na moim blogu karolakowo.pl. Tego punktu nie będę nadmiernie rozwijała w tym słuchowisku. Zwracam tylko uwagę na to, że wulgaryzmy w opisywaniu erotyki wcale, ale to wcale nie gwarantują pisarzowi żadnej śmiałości, odwagi właśnie w tej dziedzinie cielesnej, erotycznej, seksualnej. To tak nie działa. W erotyce chcemy uzyskiwać nastrój, chcemy uzyskiwać my jako czytelnicy jakąś prawdę o życiu, jakiś stan ekscytacji, zaintrygowania, czasem niepokoju, bo też erotyka nie musi być jednoznaczna i nie musi być opisywana w sposób pozytywny, atrakcyjny, pobudzający podniecenie. Nie zawsze takie cele opisy erotyki ze sobą niosą. Na to zwracam uwagę, na prawdomówność, wiarygodność, na budowanie jakiejś w cudzysłowie surowości tych opisów erotyki po to, żeby one mogły pobudzać zmysły czytelników, a nie narzucać im do końca pewną właśnie niechlujną, dziwną, nieprzemyślaną językowo wizję sfery erotycznej człowieka. Kolejna sprawa, czyli punkt piąty na naszej liście. Wulgaryzmy potrafią wyhamowywać wyobraźnię i kreatywność. Bardzo często też mówi się tak w kręgach literackich, w kręgach krytyków literackich, że nadmiar wulgaryzmów w powieści czy w opowiadaniu zwiastuje to, że pisarzowi brakuje wyobraźni i brakuje mu mocy twórczej. I ja rzeczywiście sądzę, że tak jest, bo jeżeli nie stać pisarza wewnętrznie na bardziej bogate, bardziej intrygujące poszukiwania semantyczne, no to to świadczy najprawdopodobniej właśnie o brakach wyobraźni w tej naszej strukturze kreatywności, naszej osobowości. No więc no, nie ma się czym chwalić. Jeżeli stosujemy wulgaryzmy dlatego, że brakuje nam lepszego pomysłu i wulgaryzmy wydają nam się tak bardzo odważne i atrakcyjne, to błądzimy. Wyobraźnia ludzka, kreatywność i też ostrość
przede wszystkim ostrość wypowiedzi kryje się w wielu różnych zakamarkach psychiki ludzkiej, czyli psychiki pisarza. I wcale nie wulgaryzm powoduje wrażenie ostrości, odwagi pewnych wypowiedzi. Trzeba szukać głębiej, szerzej, dalej i gdzie indziej. Jeżeli potrafimy w cudzysłowie pewną ostrość wyrazić tylko wulgaryzmem, to znaczy, że coś z naszą wyobraźnią dzieje się ograniczonego. Powtarzam, o ile stosowanie wulgaryzmu nie jest świadomym, naprawdę głęboko przemyślanym zamysłem, który buduje jakość literacką. Ale o tym opowiadałam już wcześniej. Teraz mówię o wadach wulgaryzmów. Mówię też przede wszystkim o omyłkach w ich stosowaniu, o pewnym braku przestudiowania dziedziny językowej, o braku wyobraźni językowej teraz mówię. To zupełnie nie ujmuje tym twórcom, którzy potrafią wpajać w formie właśnie akcentów, wulgaryzmy do swojej literatury. To ma prawo w literaturze być obecne, przytrafiać się literaturze. Teraz nie o tym mówię. Teraz mówię o brakach w wyobraźni, o brakach w kreatywności ludzkiej. Jeżeli chcemy to zasłaniać wulgaryzmami, to możemy mieć pewność, że ważna, ciekawa, intrygująca literatura wcale nam z tego starania się nie powstanie. Następna sprawa. Wulgaryzmy w literaturze nie powinny spełniać funkcji przecinków, ani też pauz, które służą do na przykład zastanowienia się nad czymś bohatera literackiego, czy w narracji, do pogłębienia refleksji bohatera. Bo zdarza się, i to dość nierzadko w manuskryptach w ten sposób, że pisarz intuicyjnie czuje taką potrzebę właśnie zastosowania pauzy na to, żeby wejść w jakieś deliberacje głębsze bohatera literackiego, przedstawić jego osobowość od środka, jego gonitwę myśli. Brakuje na to pomysłu, a powieść czy opowiadanie znajduje się w jakimś punkcie naprawdę bardzo dramatycznym, takim, w którym rośnie napięcie emocjonalne. I wtedy pisarzowi, jeśli brakuje pomysłu na w takim dramatycznym momencie pogłębienie przemyśleń głównego bohatera, czy na pogłębienie jego portretu psychologicznego, jego, czyli tej postaci literackiej, to wtedy pojawia się taki brzydki, wulgarny język, który właśnie pełni wówczas funkcję tylko przecinka, funkcję prymitywnych pauz, które mają coś zasłonić, bo tam zabrakło pomysłu, tam zabrakło rozbudowania tej postaci. I bardzo często taki wulgarny język wchodzi w miejsce takie powieści czy innego tekstu prozatorskiego, kiedy należało zaskoczyć czymś czytelnika, pogłębić obraz, wizerunek, charakter, charakterystykę, osobowość bohatera literackiego. I wtedy te wulgaryzmy są pewną zasłonką. Za tą zasłonką kryją się braki przede wszystkim fabularne. Kryje się brak wyczucia miejsca fabuły, brak umiejętności pisarza, która mogłaby służyć do tego, żeby utrzymać czytelnika w pilności jego uwagi, w jego skoncentrowaniu na tej literaturze. I brakuje po prostu na to pomysłu, brakuje na to środków technicznych, warsztatowych i wtedy pisarz stosuje takie rozcieńczenie języka, które niby ma być zaakcentowaniem języka postaci, ale tak naprawdę jest rozcieńczeniem. To są wylewające się wtedy z tekstu wulgaryzmy, które zupełnie nic nie wnoszą do fabuły tej powieści, do świata naszej postaci. No, takie wulgaryzmy w tekście literackim są pozbawione sensu logicznego, już nie tylko, że estetycznego, logicznego. W punkcie 7 tej listy powiem taką rzecz, że wulgaryzacja języka jest przejawem patologizacji społeczeństwa.
I jeżeli ja słyszę od młodej pisarki, dwudziestokilkuletniej, której manuskrypt otrzymuje do czytania, w której roi się od wulgaryzmów, ale roi się dosłownie w sposób no, doszczętny, przesycający tę powieść. Ta powieść jest jedynie wulgaryzmami. Oczywiście ta powieść niby w założeniu pisarki jest romansem i dramatem. Jeszcze tam kilka konwencji wchodzi w skład tego zamysłu, tej pisarki, ale ta powieść jest zbudowana prymitywnym, wulgarnym językiem. Ja otrzymuję taki manuskrypt do przeczytania, do oszacowania, zainteresowania się nim, wypowiedzenia jakiegoś swego zdania i tłumaczę tej pisarce, że tych wulgaryzmów jest za dużo, że nie ma tam brzmienia literackiego, że jest zasłonięta cała fabuła, cała historia, którą ta pisarka opowiada i tak dalej. Tłumaczę szereg tłumaczę szereg powodów, dla których ta powieść zostanie odrzucona przez każde wydawnictwo tradycyjne. A pisarka na to mi odpowiada, że się zupełnie ze mną nie zgadza, bo to jest taki lekki język młodzieżowy, który ona tam świadomie zastosowała. Czyli co z tego wynika? Ta autorka mało że wie o tym, że jej powieść jest naprawdę przesycona wulgaryzmami, bo czasami zdarza się tak, że pisarz o tym nie wie, że sobie nie zdaje sprawy z różnych powodów, na przykład dlatego, że manuskrypt za krótko odleżał. Pisarz zakończył pisanie manuskryptu, wysłał go od razu do wydawnictwa czy do redaktora. Wtedy może nie mieć takiej świadomej jasności, jak ten tekst rzeczywiście brzmi, coś tam wymknęło się spod kontroli. Wtedy to jest jasne. Ale tutaj w przykładzie, o którym mówię, autorka miała pełną świadomość, jakiego języka użyła i ona jeszcze mówi redaktorowi, że to jest normalny język młodzieżowy. No moi drodzy, ja też mam do czynienia z młodzieżą, z dziećmi i młodzieżą. No i to naprawdę nie jest tak, że zawsze w każdej sytuacji jest taka swoboda w wypowiadaniu wulgaryzmu w naszym społeczeństwie. Ale jeżeli będziemy wpuszczać aż takie nasilenie i taką bezrefleksyjność w stosowaniu wulgaryzmów do świata literatury, no to do czego się przyczyniamy wtedy? I my pisarze, i my redaktorzy, jeżeli coś takiego spod naszej ręki wyjdzie na rynek. Przyczyniamy się oczywiście do patologizacji społeczeństwa, to znaczy wręcz my honorujemy wtedy patologizację społeczeństwa i wydaje nam się, że młodzieżowo i tak radośnie i tak wypowiedzieć coś wprost, właśnie z tą młodzieżową lekkością, to jest stosować w sposób zupełnie bezrefleksyjny najbrutalniejsze, najbardziej niesmaczne, obrzydliwe wulgaryzmy, jakie w tym miejscu słuchowiska możecie sobie sami śmiało wyobrazić. Ja ich cytowała nie będę. Uważam, że to jest porażka już nie tyle literacka, nie tyle porażka pisarza. To jest porażka tych naszych dzisiejszych społeczeństw, że chcemy bronić jako pisarze nadmiernej wulgaryzacji naszej powieści argumentem, że to jest lekki język młodzieżowy. No to coś tutaj jest zdecydowanie nie tak, ale co? Pozostawiam to waszemu rozstrzygnięciu, zastanowieniu. Ósmy punkt na naszej dzisiejszej liście, o którym chciałabym powiedzieć, to naturalizm dialogów. Bo bardzo często spotykam też takie manuskrypty do oceny, w których w samej narracji powieści nie ma zbyt wielu wulgaryzmów i widać w tej narracji, że pisarz, autor przyłożył świadomego starania do tego, żeby tam zbudować taką wizję językową, która będzie prosta, przyjemna w czytaniu i w tym sensie naturalna i gładka.
Więc to jest bardzo, bardzo dobre, powiem też, że fajne i to sugeruje, że pisarz przemyślał narrację, że włożył pewne staranie językowe w budowanie narracji swojego utworu, swojej powieści. Natomiast w dialogach występuje zatrzęsienie, dosłownie zatrzęsienie wulgaryzmów i to w sytuacjach, w dialogach pomiędzy bohaterami, kiedy nic nie zwiastuje żadnego dramatyzmu, żadnych podniesionych do zenitu emocji bohaterów, nic dramatycznego się tam nie dzieje, nie ma żadnych wygórowanych emocji, ani gniewu, ani złości, ani frustracji, ani rozpaczy, która też mogłaby teoretycznie mogłaby popchnąć bohatera do takiego, a nie innego ostrego języka. Nic takiego się nie dzieje, a bohaterowie w scenie rodzajowej, na przykład przy stole z obiadem czy herbatą, dyskutują, rozmawiają ze sobą w taki, powiedziałabym, haniebny, dziwny, naprawdę bardzo wulgarny sposób. I skąd to się bierze? To się bierze stąd, że pisarze bardzo często notują jakieś dialogi, wypowiedzi zasłyszane dookoła siebie, gdzieś w świecie rzeczywistym. I ja sama zachęcam zawsze pisarzy do tego, żeby założyli sobie specjalny zeszyt, czy notatnik w komputerze, ale lepiej zeszyt lub coś takiego, co możemy nosić ze sobą. I zawsze, kiedy wpadniemy w wir przypadkowo jakiegoś dialogu, czy na przystanku autobusowym, czy w jakimkolwiek miejscu publicznym, to wtedy należy wyciągać ten zeszyt, zapisywać szybko te dialogi. Bo dlaczego to polecam? Bo pisarz musi mieć ucho do języka. To jest prawda, musi mieć ucho do języka, musi słyszeć realne dialogi realnych ludzi dookoła nas. I czasem, nawet często w tych dialogach dookoła nas rzeczywiście są obecne wulgaryzmy. To też należy zanotować. Tylko jaki jest problem? To, co my nazywamy w świecie literaturoznawstwa, w świecie krytyki literackiej, to co my nazywamy naturalizmem dialogów, wcale nie jest przeniesieniem dialogów z życia rzeczywistego do świata powieści jeden do jednego. Pisarz musi dokonywać świadomej stylizacji dialogów, bo bardzo często dialogi przeniesione właśnie jeden do jednego z życia zasłyszanego, zaobserwowanego dookoła nas, do świata przedstawionego naszej powieści, to tych dialogów tak przetransferowanych nie da się czytać. One są stylistycznie i też logicznie bardzo często tak niezgrabne, że widzimy to dopiero w tym zapisie pisanym, naszej powieści. Widzimy błędy stylistyczne, językowe i taki dialog nie jest wiarygodny. Pomimo, że on mógł zostać zaszczepiony bezpośrednio ze świata rzeczywistego, do świata naszej powieści, pisarz musi stylizować dialogi, czyli przerabiać je, poprawiać, zmieniać, rzeźbić jakoby od nowa, po to, żeby właśnie uzyskać wiarygodność w oczach czytelnika. Więc jeżeli pisarz posiłkuje się takim argumentem, że tych wulgaryzmów w tym dialogu jest dlatego tak dużo, bo to jest realny dialog z realnego życia. To nic nie znaczy. To jest żaden argument. To jest żaden argument, bo chciałam pierwotnie powiedzieć, że błędny argument i aż się zająknęłam, bo to też by był oksymoron, co to znaczy błędny argument. Albo argument jest rzeczowy, albo go nie ma. W tym przypadku traktujemy, że tego argumentu nie ma. Jeżeli pisarz wyobraża sobie, że chce budować naturalizm, czyli de facto wiarygodność dialogów w swoim utworze literackim, poprzez to, że nieomal jak z dyktafonu wybiera dialogi z rzeczywistego świata i w takiej formie wkleja je do powieści, to nie jest pisarz. Być może to mógłby być reporter. Chociaż warto wspomnieć, że nawet w reportażu
Do autora reportażu należy przecież filtrowanie rzeczywistości i jak gdyby wybieranie z tej rzeczywistości takich smaków, takich odcieni, tych wypowiedzi bohaterów, które rzeczywiście budują historię, temat główny tego reportażu. Więc nawet w takich gatunkach dziennikarskich ten proces filtrowania, oceniania tego, co nas otacza, jest procesem niezbędnym. A proces ten opiera się na krytycyzmie i sceptycyzmie. No a już szczególnie w literaturze pięknej czy popularnej, rozrywkowej, naturalizm dialogów to de facto ich wiarygodność, a wiarygodność dialogów nie budujemy w taki sposób, żeby przeszczepiać całe te wulgarne dialogi w takiej linii brzmieniu, jak one brzmią w świecie rzeczywistym poza nami, żeby w takiej formie wkładać je do swojej powieści. O to w tym zupełnie nie chodzi. Mocne dialogi, wiarygodne dialogi to są te dialogi, które przeszły przez filtr poznawczy i analityczny pisarza. Trzeba przefiltrować, odcedzić te dialogi, wyjąć z nich to, co gęste i obudować je taką otuliną semantyczną, żeby to działało dla naszej historii, w naszej powieści. I przeszczepianie nadmiaru wulgaryzmów do dialogów, to zupełnie niczego naszej powieści nie doda. I nie doda jej też naturalizmu ani wiarygodności. Kolejny punkt, który chcę poruszyć, to wulgaryzmy w powieściach kryminalnych. Właśnie tych współczesnych i współczesnych to mało powiedzianych, właśnie w tych pisanych dzisiaj, teraz, w Polsce, polskich pisarzy. Bo jesteśmy w Polsce, to jest polski podcast i chcę do tych naszych wartości i umiejętności w naszym społeczeństwie się odwoływać. I bardzo często w manuskryptach młodych pisarzy spotykam taki, powiedziałabym, kanon powieści kryminalnej, w którym to kanonie główny bohater jest jakimś śledczym, policjantem albo detektywem. I to jest swego rodzaju chropowata, niegrzeczna postać. I oczywiście za tym idzie język wulgarny tej postaci. To jest jakiś syndrom popkultury, jakiegoś przesycenia wyobrażeniem o świecie struktur, na przykład w policji czy w innych tego rodzaju środowiskach. To jest jakieś popkulturowe wyobrażenie tych relacji zawodowych. W tych powieściach kryminalnych. Czyli to jest tak naprawdę za każdym razem taki, powiedziałabym, Doktor House. Czyli to jest taki piękny brzydal. Piękny brzydal, którego publiczność kocha, no bo to jest Doktor House. On ma wyuzdany, czy niechciany, czy bezkompromisowy język. Jest taki brutalny, taki trafiony w punkt w każdej sytuacji. Mówi to, co mu się podoba, bez patrzenia na jakiekolwiek konwenanse, zależności społeczne. To jest pewna malowniczość swego rodzaju bohatera literackiego, który jest brutalem, który wypowiada się w sposób wulgarny, ale jednocześnie jest to tak malownicze, że publiczność to kocha. No i taki, powiedziałabym, Dr. House w różnych hybrydach i w różnych kalkomaniach przedziera do świata współczesnej literatury kryminalnej. Mnie się to wydaje okrojone, mnie się to wydaje pozbawione wyobraźni. I mnie się wydaje, że bardzo często taki wulgarny język, takiego malowniczego, złego, ale dobrego bohatera, ma zasłaniać braki wiedzy pisarza na temat właśnie struktur, które mają miejsce w policji, w tego rodzaju relacjach zawodowych. Czyli pisarze tworzą tutaj taką, powiedziałabym, wydumaną wersję mocno kryminalną doktora House'a,
która nie za bardzo ma coś wspólnego nie tylko że z realnym życiem, tylko to jest taka wulgarna wersja, która nie ma nic wspólnego z mięsistym, fajnym, nowym, nowatorskim, oryginalnym zamysłem pisarza. W pewien sposób już przyjęło się w tych nowoczesnych, dzisiejszych powieściach kryminalnych takie zjawisko, że główny bohater tej historii kryminalnej, który jest na przykład policjantem czy detektywem, właśnie musi być w pewien sposób chropowaty, taki brzydki i taki nieokrzesany i również wulgarny. Dlaczego to stało się pewnym kanonem, pewnym szablonem, pewną kalką, z której tak chętnie autorzy korzystają, tego nie wiem, ale wiem jedno, mnie to troszeczkę nudzi i nie smaczy, nie dlatego, że mnie obraża w jakiś sposób, że tych wulgaryzmów tam jest tak dużo, tylko to mnie nudzi, nie ma w tym nic świeżego. I jeżeli pisarz nie zadba o świeży wizerunek swojego bohatera literackiego i świeży język dopasowany dokładnie do tej postaci, którą chce stworzyć, to nic ważnego, nic wybitnie ciekawego z tego nie powstanie. I na to chcę zwrócić Waszą uwagę. Wulgaryzmy w powieściach kryminalnych to nie jest żaden postulat tej konwencji, czyli powieści kryminalnej. To nie musi się tak odbywać. Wulgaryzmy, powtarzam, nie są postulatem tej konwencji literackiej. I kolejna sprawa, o której chcę powiedzieć, to już sprawa 10, czyli ostatni punkt na naszej dzisiejszej liście. Chcę powiedzieć rzecz następującą. Czarny charakter nie musi być wulgarny po to, żeby mógł być surowy i przerażający. I tu świetnym przykładem będzie postać Hannibala Lectera z powieści Thomasa Harrisa pod tytułem Milczenie owiec. A moim zdaniem jest to powieść dużo słabsza niż adaptacja tej powieści, czyli słynny film pod tytułem Milczenie owiec z udziałem Anthony'ego Hopkinsa i Jodie Foster, oboje nagrodzeni Oscarami, ale nie to jest teraz najważniejsze. Ale właśnie odwołam się do tego dzieła filmowego, historii pod tytułem Milczenie owiec, bo tam rolę Hannibala zagrał właśnie wspomniany Anthony Hopkins. I teraz, jeżeli sobie przywołamy w myślach ten film i postać tego psychopaty, to odpowiedzmy sobie wspólnie na pytanie, w jaki sposób ten bohater de facto literacki, czyli Hannibal Lecter, w wydaniu ekranowym, w wykonaniu Hopkinsa, powoduje pewne napięcie emocjonalne po stronie widza, czytelnika. W jaki sposób ten bohater, Hannibal Lecter, wpływa na nasze emocje odbiorców tego dzieła? Czy on wpływa na nie językiem wulgarnym? Czy on jest bezczelny, ale bezczelny w sensie właśnie wulgarny sposób? Otóż tak nie jest. Hannibal Lecter to jest niezwykle precyzyjnie napisana, skonstruowana postać. To jest oczywiście psychopata, seryjny morderca, ale w nim jest pewna elegancja. I właśnie zderzenie tej elegancji i wręcz pewnej wymowności w posługiwaniu się słownictwem powoduje wrażenie niezwykle niebezpieczne. Wrażenie niezwykle niebezpiecznej, przedziwnej, niebezpiecznej postaci. I to jest właśnie clue, czym mrozi nas i czytelników, i widzów postać taka jak Hannibal Lecter, właśnie tym niezwykle szlachetnym, precyzyjnym językiem, surowym, mroźnym spojrzeniem, wyprostowaną postawą, czyli w jaki sposób ten czarny charakter całej tej historii
wzbudza w nas przerażenie i napięcie emocjonalne poprzez pewną nie tyle surowość, co szlachetną wymowność, ograniczoność swoich gestów i słów. Lekter to jest taka postać, która jest precyzyjna. Można by powiedzieć, weźcie sobie proszę w cudzysłów, ale skodyfikowana. To jest taka skodyfikowana postać. Ona dąży do pewnego symbolu, do pewnych bardzo takich, powiedziałabym, wybiórczych oddziaływań na widza, na czytelnika. To jest właśnie spojrzenie, tembr. Oczywiście, powiecie, pisząc powieść, no to nie możemy uzyskać tembru bohatera literackiego. To prawda, ale mamy do dyspozycji didaskalia i od nas, od naszej pisarskiej wyobraźni zależy, w co ubierzemy te didaskalia. Nic nie stoi na przeszkodzie do tego, żebyśmy opisali tembr danego bohatera literackiego w taki sposób, żeby ten tembr mroził krew w żyłach. Także to nie słownictwo, nie wulgaryzacja, to pewna wizja bohatera literackiego, nawet jeżeli to jest psychopata, czarny charakter, tak zwany Schwarz charakter, to powoduje wiarygodność tej postaci, oddziaływanie na naszego odbiorcę, czyli na czytelnika w naszym przypadku, bo jesteśmy pisarzami. I wcale nie potrzebujemy wulgaryzacji po to, żeby zbudować obraz ostry, mocny, mrożący krew w żyłach. I jeszcze, żeby zakończyć wątek Hannibala Lectera, to właśnie w tym 10. punkcie, który wieńczy naszą dzisiejszą listę nieznośnych cech wulgaryzmu w literaturze, to powiem taką rzecz. Kurier wiedeński. To jest przydomek psychopatycznego, seryjnego mordercy, pierwszego seryjnego mordercy Austrii. I to jest niewiarygodnie intrygująca historia. Kurier wiedeński dokonywał niezwykle brutalnych i też wulgarnych w swym wyrazie zbrodni, morderstw i został osadzony w więzieniu z wyrokiem dożywocia, został uwolniony z tego wyroku, z tego więzienia, dlatego że w więzieniu rozpoczął pisanie literatury. I o jego uwolnienie z więzienia pisała listy do prezydenta Austrii m.in. sama Jelinek, czyli noblistka. Rzeczywiście doprowadzono do uwolnienia tak uzdolnionego literata z więzienia, i potem kurier wiedeński rozpoczął niezwykłą rozgrywkę z policją i rozpoczął tak naprawdę niezwykle krwawą wendetę i dopiero seryjne, prawdziwie seryjne morderstwa. Kurier wiedeński był postacią mordercy i pisarza jednocześnie. Posługiwał się eleganckim językiem, był przystojnym, elokwentnym, eleganckim człowiekiem. Jego historia, jego biografia mrozi krew w żyłach. Ja zresztą pod dzisiejszym filmem, czyli pod słuchowiskiem, umieszczę Wam link do artykuliku, który sama pisałam na temat kuriera wiedeńskiego i zachęcam Was do przeczytania, o ile oczywiście interesujecie się konwencjami kryminalnymi, konwencjami thrillera i innymi tego typu w literaturze, bo w tym sensie jest to niezwykle inspirująca historia, oczywiście mrożąca krew w żyłach, ale zwracam uwagę na tę jedną rzecz, to jest kolejny czarny charakter, który zupełnie nie posługiwał się językiem wulgarnym, nie musiał tego robić. Dlaczego? I to jest taka, no nie wiem czy rada, czy wskazówka, ale to jest takie coś, co chcę powiedzieć pisarzom, którzy tworzą powieści kryminalne, którzy poruszają się w tego rodzaju konwencjach. Poprzez czyny waszych czarnych charakterów możecie pokazać wtedy, nie opisać, nie używać wulgarnego języka, tylko poprzez czyny waszych czarnych bohaterów
możecie pokazać pewną wulgaryzację różnych zjawisk, tematów, tych tematów, na których Wam zależy, bo wulgaryzacja języka wcale nie jest jakimś piorunującym, najważniejszym czy atrakcyjnym, czy co najgorsze, co można by pomyśleć, wyzwolonym środkiem do celu. Absolutnie tak nie jest. Wyzwolony środek do celu to jest wyobraźnia pisarza, a tam w takiej wyzwolonej wyobraźni pisarza, w jego mocach twórczych, nie może być miejsca na ciasne szufladki, że ostro i mocno jest wtedy, kiedy używamy wulgaryzmów, na przykład w powieści, a słabo jest wtedy, kiedy stosujemy opisy, bo nic się nie dzieje. To tak nie działa. Literatura tak nie funkcjonuje. Musimy jak gdyby mieszać ze sobą różne napięcia emocjonalne, różne środki językowe, bo język jest naszym głównym narzędziem pracy, nas, pisarzy. I samo akcentowanie języka, spychanie go do takiej roli ostrej i w tym sensie wulgarnej, to nie jest żaden skuteczny środek do celu. Musimy dbać o naszą wyobraźnię, tworzyć malownicze postaci, pełnokrwiste, pełnowymiarowe. A dla tak rozumianych postaci literackich język nie może być zakleszczający. Nie może iść jednym korytem, jednym korytarzem, jednym kanałem takim właśnie wulgarnym, ograniczającym. Bo to naprawdę zawęża wyobraźnię, bardzo często odbiera naszym bohaterom literackim wiarygodności. I na dziś to wszystko w głowie pisarza. Nie mam z tego odcinka, z tych swoich przemyśleń, jakiejś jednej wiodącej idei, którą chciałabym szczególnie podkreślić na koniec tego odcinka, podać ją w podsumowaniu. Nie mam takiej idei. Chcę tylko tym odcinkiem odwołać się do waszej pisarzy wyobraźni, też do waszego rozsądku, do waszego wyczucia estetyki. Te elementy waszej osobowości są bardzo ważne w tym sensie, że one was będą prowadziły do tworzenia wiarygodnych fabuł, wiarygodnych postaci literackich, słowem do wiarygodnych, przekonujących, atrakcyjnych, intrygujących światów przedstawionych w waszych powieściach lub opowiadaniach lub innych utworach prozatorskich. I bawienie się językiem jest oczywiście w tym kontekście bardzo ważne. Pisarz bawi się językiem, szuka nowych rozwiązań, traktuje ten język w sposób dynamiczny, często też taki miażdżący, służący do zmielenia czegoś i potem do zbudowania czegoś nowego. Ale wszystkie te zabawy językowe pisarza, moim zdaniem, nie powinny zakleszczać się w tej wąskiej szufladzie, jaką jest wulgaryzm w świecie literatury. Wulgaryzm sam w sobie nic nie znaczy, ma działanie zawężające. Zawężające i z tego sobie zdajmy sprawę. Moim zdaniem starajmy się rozbudowywać naszą wyobraźnię i naprawdę pozwalać jej poszukiwać świeżych rozwiązań językowych, semantycznych. Dajmy swojej wyobraźni na to szansę i w tym kierunku idźmy. Nie zakleszczajmy się w ograniczających rozdziałach rozumowania o języku, widzenia języka, traktowania języka jako narzędzia pracy pisarskiej. I na dzisiaj to wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam ślicznie. Do usłyszenia już wkrótce w kolejnej odsłonie Głowy Pisarza.